Wiedźmin Fantazja, odcinek 18. Opowiada Malczu Mistrz. Wyspa. Ukryta wyspa. Wiatru i liścia. Zaczynajmy! Jezu, ale dobry poranek. Jezu, ale fajnie się wyspałem. Kurde, mol. Yennefer byłaś niesamowita, naprawdę. Cud, miód, malinka, miniu, miniu, miniu. Spoko, Geralt, kochanie, spoko, Geralt. Git, malina, Geralt, git, malina. Git, malina, cud, malina. A też się pięknie wyspałam, piękny dzionek na pięknej łajbie, pięknie, pięknie. Dobra, wstawać wszyscy, budzić się. Wstawać, pobudka, pobudka. O, co jest, kurde, co jest, co jest? Nie co, nie co, tylko gdzie i jak. Właśnie dopływamy do kolejnej wyspy ze świętym kryształem. Tym razem jest to święta wyspa, bardzo duża, gigantyczna. Święta, ukryta wyspa liścia i wiatru. Ukryta wyspa liścia i wiatru. I teraz sprawa taka. Udało nam się ją namierzyć tylko dlatego, że władze tej oto wyspy zleciły nam zadanie. W ramach za naszą pomoc dostaniemy klejnot, tak jak poprzednio. Ale tym razem nie będzie tak łatwo. Nie będzie tak łatwo, jakim jest Jack Filiżanka. Czy od herbaty, czy od kawy, czy od kurde śmietanki, nieważne. Jakim jest Jack Filiżanka, kapitan tej morskiej ekspakapady i kapitan całej armii statków królewskich króla Radowida VIII. Jakim jest kapitan Jack Filiżanka, to nie będzie takie łatwe. Musicie zobaczyć, jaka ogromna jest ta wyspa. To nie tak jak tamte poprzednie. Najpierw chodźcie na pokład, podziwiacie sobie wyspę, zbliżamy się pomału. Specjalnie dla nas w magiczny sposób odsłonili mgłę maskującą. Oni tam mają swoje techniki, rozumiecie? Tylko kurczę, bo przywódca tej oto wyspy, niejaki Naruto Uzumaki, powiedział mi, że zgadza się tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ mamy ze sobą czarodzieja Michała, czyli Malcza Mistrza, czyli czarodzieja Michała, i ten Naruto Uzumaki, ten wielki Hokage Konohy, czyli tajnej wyspy wiatru i liścia, powiedział, że tylko i wyłącznie się zgadza, ponieważ jest z nami właśnie Malczu. Malczu, powiedz mi, skąd znasz Naruto? Kurde jego mać, człowieku! No wiecie, trenowało się astralnie trochę, tu i tam. No, ale ogólnie to gadka się ciągnęła, fajnie się gadało, fajnie się trenowało, fajne wzrastanie duchowe. Tę postać też akurat odblokowałem sobie astralnie i poznałem. No ogólnie za pan brat jesteśmy, fajne chłopaki są te Naruty, to wszystko. I Sasuke fajny, i Sarada, i Boruto, i w ogóle, tak, i Naruto, i Itachi, i w ogóle, no zajebiście po prostu. Dobra, dochodźcie ze mną na górny podkład, zobaczycie, jaka to jest piękna wyspa. I ogromna, i różnorodna. Pytam, wiecie, że tam, no ogólnie to tak, głównie to są lasy, są plaże, są skały, są tereny bagniste i nawet są odrobinę jest pustyni. Tylko, jest nawet taka ziemia zmarłych. I tak po kolei, moi kochani.
Widzicie tą oto wyspę? Jezu, ale to jest piękna puszcza. Jaka majestatyczna wyspa, piękna, taka soczysta, zielona i taka piękna, kolorowa woda przy tym brzegu, taka różowawa, kurde, mol, taka turkusowa, Jezus Maria, co za piękna wyspa, Chryste, Panie. I tam właśnie oto, jak jesteś ninja, co to, jesteś ninja biegną? Znowu jakieś kałamachy, dobro, nie, to razie spokojnie. Oni, to są obywatele tej wyspy. Tutaj w ukrytej wyspie konochy ukrytego liścia i wiatru, to właśnie ninja shinobi tam właśnie urzędują, żyją, walczą, produkują broń, po prostu szerzą tajniki tajne shinobi ninja i żyją w pokoju, rozwijają się, pomagają sobie. I jeśli chcecie wiedzieć, to ja też jestem honorowym obywatelem Konohy. To chyba dlatego nas tak wzięli. Tak po duchowemu, wiecie? Także to takie tytuły po znajomości, takie tytuły po wzroście duchowym, po zasługach i w ogóle po wojnach świętych, rozumiecie? To ja cię kurde nie wiem, synek. Ty to jesteś ewenement the best po prostu. Wiesz, synek? No wiem, tata, wiem. Dobra. 20 minut później przed wizerunkiem Hokage Naruto Uzumaki. Hokage, wodza wyspy ukrytej Konohy, liścia, wiatru. Konoha. Och, kochani. Cześć, Malczu. Nie wiedziałem, że się spotkamy w takich oto okolicznościach fajnych, ale słuchajcie, mamy następujący problem. Przejdę od razu do meritum. Ja, Naruto, i mówię wprost. Potrzebujemy waszej konkretnej pomocy. Nie możemy się sobie poradzić z tym sami, ponieważ, kurczę, nie mamy intuicji takiej instynktownej, wiedźmińskiej. Mamy pewne podejrzenia, wskazówki. Chcielibyśmy, żebyście tą misję wykonali za nas. My w nagrodę, tak ustaliliśmy, damy wam nasz święty artefakt, który po prostu nam nie jest potrzebny, ale ogólnie jest w porządku, tak? Ten święty kryształ mocy, kryształ wiatru i liścia, kryształ Konohy, tak? Święty kryształ Konohy. Czyli słuchajcie, musicie pokonać normalnie, genialnie rycerzy Ezela, którzy zagnieździli się w świątyni przy górach skalistych w centrum dżungli w naszej wyspie. My wiemy, gdzie oni są, ale nie możemy się do nich zbliżyć. Ja chciałbym, żebyś ty, Malczu, tam podleciał i po prostu tam pierdolnął takiego kurde kuksańca, jak to cię uczyliśmy. Bo nie można tam podejść, normalnie stroma jest droga. Jest tam stroma droga i nie da się tam za bardzo podejść. Co najwyżej może jak gdzieś rycerze podejdą, będą asecie asekurować, osłaniać. Pole siłowe, jak może wiedźmińskie zrobicie, to Geralt pójdzie i Ciri. I też będą walczyć. I jakby co, jacyś zbrojni przy okazji, to puścimy. Ale tam są trudne warunki. No, oni tam się bronią jak w fortecy. Malczu, ja wiem, że doszły mnie słuchy, że ty potrafisz w tym świecie, po prostu w tym świecie astralnym, naszych sferach lewitować, po prostu latać, fruwać i w ogóle, tak? No tak. No u was to potrafię. No,
U siebie tam jeszcze nie za bardzo, no bo to wiecie, to nie taka łatwa sprawa, chcę polatać, tak? Wiadomo, Malczu, wiadomo. To co? Macie tu mapę, macie zaznaczone, tutaj są góry w centrum wyspy, tutaj jest ta forteca. A ilu ich tam jest? No ich tam jest 50. 50, a jakie rangi? Średniej, w tym jeden generał. I przy okazji zaminowali wejście, zaminowali schody. Dasz radę, Malczu? Małe piwko, to co, lecimy? No to Malczu, ciśnij tam kamehame, dorandakamy, ultra totale i kurde, no, rozpierdale, dobra? No problem, mistrzu, no problem. Bardzo chętnie się rozprostuję kości, do czegoś się w końcu mogę przydać w tych sferach astralnych, magicznych, sennych, świętych. Bardzo chętnie, Naruto, bardzo chętnie. A pozdrawiam jakby co, pozdrawiam Itachiego i Sasuke, dobrze? I w ogóle naszych. Przekażę spokojnie. Godzinę później w centrum wyspy, przy górach skalistych, lecę nad tymi oto lasami. Już widzę przed sobą oto tą wąską schodkową ścieżkę do twierdzy rycerzy Ezela. Kurde, jak ja was znajdę, to ja was normalnie rozszarpę na kawałki. Tak was dojadę, skurkowańce, że popamiętacie wszystkie swoje palce. Okej. Ja też się zastanawiam. Pierdolnąć sobie do Ranrakana Giga Ultra, czy Totala? Bo jak walnę Totala, to wszystko rozpierdolicie w pizdu. To jest sam... Wiem, co zrobię. Pozbieram te... Zrzucę sobie maskowanie, bo mam taką, zostałem od Jacka przecież bransoletkę maskowania. Udam, że jestem niewidoczny, będę niewidoczny i pomału po prochu trochę poprzesuwam do bliżej budynku, pod fundamenty i zaminuję tych dziadów od fundamentów, od podstawy. Godzinę później. Uff, napracowałem się. Dobra. Forteca wroga zaminowana. To może tak po prostu... Pierdolniemy sobie Totala Ultra. Doralrakan! Totala Ultra! Sigarikantarika Cieka! Santa Maria Calorosian Contor Sikara! Ultra Doralrakan! Megan! Piep! Jezus Maria. Ja wiedziałem, że syn mój jest wariat, ale że aż tak? Chryste, on połowę wysadził. On jedną czwartą góry wysadził. O kur... Chyba, żem przesadził trochę z tym dynamitem pod tą fortecę. Ale jak grunt, że podziałało, tak? A to jeszcze przeczesę sobie ten pobojowisko, sprawdzę, czy ktoś nie przetrwał, aby... No tutaj policzę ciała, no 40, 35, 37, 38, 49, 50, zgadza się. I wszyscy są na czarno. I mają czerwoną rękę na torsie wymazaną. Czyli czerwona ręka. Ręka rękę myje. Ręka rękę myje, czerwona ręka, kurde. Cholipcia.
No to Doran Rakan Total Ultra walnięty, Expolia Maculis Santus pierdulne sobie na, bo trochę tam poleciało. Oczyszczę się, kurde, Nifitro, oczyszczę aurę. Odnowię tą górę sobie, odrestauruję. Expolia Maculis Santus, góra skalista. Expolia Maculis Santus, góra skalista. Po 10 minutach odwzorowałem idealnie góry i naprawiłem okolice, a w twierdzę po prostu zostawiłem tak jak jest dla niepoznaki, żeby już nikt tu nie hachmęcił w tych górach. Dobra, muszę wrócić do naszych. Tato Geralcie, siema, ja już naprawiłem, wszystko jest git. I wrogowie pokonani jakby co, także jest git malina. Synek, a powiedział ci ktoś, że jesteś wariat? Dobra, tata, po prostu jest oryginalny i tyle w temacie. Ale to był komplement, ja nie mówiłem, byłem tego w złych intencjach. Tylko ja chciałem powiedzieć, synek, że ty jesteś crazy i że ty jesteś po prostu zajebisty. Naprawdę, ty jesteś za zwyczepisty, bardzo fajny i ja jestem, ja cię synek podziwiam. Jedną czwartą góry wysadzić razem z fundamentami i z całą twierdzą wroga. Jak ty to synek zrobiłeś? A to taka... Wziąłem z kogoś przykład, ale to nieważne, to taka moja tajemnica, no nieważne. Ale jakby co, odrestaurowałem góry, nawet ładniejsze wyszły i więcej szczytów zrobiłem. Wiem, widziałem jak tworzysz przestrzennie góry i odtwarzasz, widziałem jak naprawiłeś. Bardzo dobrze, synek, chodźmy po nagrodę. Dziesięć minut później. Już na statku z nagrodą. Malczu, tak Naruto? Malczu, słuchaj. Masz tu w prezencie od nas 5 zwoi przetłumaczonych na język polski dla ciebie z odblokowujących czakrę mocy mistrzowską, świętą i specjalnie dla ciebie pod kątem mocy maga ognia i też w użytkowy sposób do zastosowania. Taki przydatny, najpotrzebniejszy. I tutaj masz taki fajny dzienniczek od Kakashiego. To sobie przeczytasz, sobie popatrzysz, luz. Ale po polsku zwoje. Po polsku, spokojnie. To taki prezent od nas, w nagrodę. Dziękuję, że nas odwiedziłeś. Właśnie potrzebowaliśmy ciebie, żebyś ty to zrobił, bo nikt inny nie mógł tam się dostać. Dziękuję, że dałeś radę. Trzymaj się, druhu. Nasze nauki nie poszły astralne, nie poszły na marne. Trzymaj się, Malczu. Cześć, Naruto. Cześć. Powodzenia. Cześć. Do widzenia, robaczku. Może następnym razem postarasz się mnie bardziej zadowolić. Twoje lajki mnie podniecają, a kolejne subskrypcje powodują, że jestem taka rozpalona. Och.